W bolesławieckiej akcji propagowania pomocy osobom chorym na białaczkę wziął udział tata chorej 9-letniej Wiktorii z Zebrzydowej. Moja córka jest chora na białaczkę. Jestem rodzicem dziecka, które jest chore. Jest to potrzebne, żeby propagować i rozpowszechniać wszystkim ludziom nieświadomym, że choroba jak białaczka, jak szpik może spotkać każdego. Ja też wcześniej nie spodziewałem się, że może spotkać to mnie. Spotkać to może każdego z nas. A edukować w tym zakresie trzeba już w najmłodszym wieku. W akcję włączyła się m.in. młodzież z bolesławieckiego Elektronika, dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2, Starostwo i Bank Zachodni. Dzieci wystawiły bajkę o przygodach Biedronki Klary, która zachorowała i zaczęła gubić czarne plamki. Oczywiście po wielu perturbacjach znaleziono bliźniaczą Biedronkę. Oczywiście nasza Klara została wyleczona i wszystko skończyło się szczęśliwie, jak to bywa w bajkach terapeutycznych. My jesteśmy jako Zespół Szkół Elektronicznych w tym roku współorganizatorem tej akcji. Młodzież, muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie zareagowała na to. Dużo osób jako wolontariuszy samych się zgłosiło do tej akcji, do przygotowania, a jednocześnie też do pomocy w przygotowaniu spektaklu. Akcję Jesteś lekiem na białaczkę zainicjowała Fundacja DKMS Polska, baza dawców komórek macierzystych, a temat podjął Polski Czerwony Krzyż. Od jakiegoś czasu wchodzimy w nowy obszar, jakim jest pozyskiwanie dawców szpiku kostnego i to dzisiejsze wydarzenie, ta konferencja właśnie temu miała służyć, aby promować ideę oddawania szpiku kostnego i myślę, że wielkim sukcesem tej konferencji było to, że udało się zgromadzić tak dużo młodych ludzi, młodzieży szkolnej, która mogła posłuchać o tym, czym jest oddawanie szpiku kostnego, jakie są procedury z tym związane oraz usłyszeć, że jest to bezpieczne. Tak, z punktu widzenia zdrowotnego. PCK i DKMS Polska zapraszają w piątek 12 i w sobotę 13 kwietnia do 14 miejsc w Bolesławcu, w których będzie można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Rejestrujemy do południa od 9 do 13 w szkołach ponadgimnazjalnych, tam będą zespoły. Na terenie miasta mamy jeszcze bazę swoją w starostwie powiatowym na parterze, w telewizji Azarcat przy Asnyka. W Banku Zachodnim oddział pierwszy przy Bankowej, oddział drugi przy Sądowej oraz Kredyt Bank na ulicy Asnyka. Od godziny 14 w piątek rejestrować się będzie można we wszystkich bolesławieckich hipermarketach oraz w Galerii City Center. W galerii będzie tak troszkę więcej się działo, bo tam będzie też stoisko takie promocyjne. Zbieramy pieniążki, chcemy pomóc Wiktorii, małej dziewczynce z Zebrzydowej, chorej na białaczkę. Potrzebuje tych pieniędzy na rehabilitację, my jej pomożemy w tym. W Zespole Szkół przy ulicy Komuny Paryskiej w sobotę 13 kwietnia od godziny 10 będzie dalsza akcja rejestrowania potencjalnych dawców. Podczas konferencji pojawił się także temat przeszczepiania narządów. Nadal wiadomo, że przeszczepów jest za mało w stosunku do potrzeb. Wciąż osób czekających na przeszczep na listach oczekujących w Polsce jest dużo więcej niż narządów, które możemy im przeszczepić. Wciąż jest to problem, próbujemy go rozwiązać, próbujemy dotrzeć do ludzi, informować ich o tym, natomiast wciąż tych przeszczepów jest za mało. Mam nadzieję, że będzie ich więcej w przyszłości. Katarzyna Jabłońska z Fundacji DKMS Polska szkoliła wolontariuszy, którzy wezmą udział w akcji rejestrowania potencjalnych dawców w Bolesławcu. Chcę mówić, że trzeba pomagać. Trzeba pomagać każdemu, kto potrzebuje tej pomocy, bo dotyczy to każdego z nas. Może dotknąć każdego z nas choroba. I jak głosi hasło akcji, każdy z nas może okazać się lekiem na białaczkę.